Cześć, czy wybrałeś już swój przyszły zawód? Jeśli nie, to być może właśnie stolarz jest odpowiednią propozycją dla Ciebie. Stolarz zajmuje się obróbką drewna, zarówno ręczną, jak i mechaniczną. A także materiałów drewnopodobnych, takich jak płyty laminowane, wiórowe, pilśniowe, płyty MDF i sklejki. Wykonuje także schody, balustrady, okna, drzwi, a także zajmuje się produkcją mebli. Dokonuje także lakierowania i bejcowania poszczególnych elementów. Współczesny stolarz to także operator wielu maszyn, tak jak w tym przypadku siekierki taśmowej. W tym przypadku, jak widzicie, obsługuje także piłę formatową, żeby dociąć sobie płytę na żądany wymiar. Ale stolarz to nie tylko producent mebli, to także ktoś, kto zajmuje się renowacją antyków, a także stolarstwem artystycznym. I w tym fachu wtedy potrzebne są wysokie zdolności manualne, a także wyobraźnia przestrzenna. Wyszkolony stolarz musi dobrze umieć rozróżniać poszczególne gatunki drewna. Dzięki wykorzystaniu współczesnych, jak widzicie, maszyn i urządzeń, praca stolarza jest średnio ciężką pracą fizyczną. W przeszłości nie zawsze tak było. W przeszłości praca stolarza była bardzo ciężką pracą fizyczną. Pamiętajcie, że przy wykorzystywaniu frezarki należy używać odkurzacza wysysającego trociny. Jak widzicie, praca z odkurzaczem jest o wiele bardziej przyjemna. No i spójrzcie, jak ładnie wyciąłem, a pierwszy raz to robiłem. Bardzo precyzyjna frezarka do połączeń. I tu, jak widać, wyfrezowałem gniazdo pod złączkę. W drugiej płycie tak samo. Tutaj już są złączki zainstalowane. I jak widać, w taki oto łatwy sposób połączyłem dwa elementy ze sobą. I tak oto widzicie. Stolarz zajmuje się swoją pracą i jeśli nie wybrałeś jeszcze do siebie odpowiedniego zawodu, to przemyśl kwestię zawodu stolarz. Jest to praca, której w Wielkopolsce nigdy nie zabraknie. Wielkopolska słynie z produkcji mebli głównie, więc stolarze wszędzie do pracy potrzebni. A jeżeli nie interesuje Cię zawód stolarz, to wejdź na stronę www.cechjarocin.pl i sprawdź ofertę kształcenia w innych zawodach.